tutaj do mnie. Co się stało? Ja wychodzę. Co? Wychodzę. Szczęśliwa godzina. Stop! Masz bolowe zadanie. Odrobisz z Mariuszem Polski. Co? Teraz? A kiedy, jak to na jutro jest? Teraz jest mecz, Liga Mistrzów. No chyba dziecko jest ważniejsze niż mecz. No generalnie tak, ale nie od fazy grupowej w górę. Mariusz! No ale co, o co chodzi? Ojciec odrobi z tobą Polski. Teraz? A kiedy, to już nie przelewki. Druga klasa, proszę bardzo, masz tu zeszyt ćwiczenia, pilność, żeby odrobił. Siadaj! Dziadku! Czego chcesz? Chodź tutaj do nas. A ten tu po co? Ty przypilnujesz Mariusza, a ciebie Zygmunt przypilnuje dziadek. Ale co, nie ufasz mi? Zaufanie jest dobre, no. Ale kontrola jest lepsza. Proszę, dziadku, masz tu krzyżówkę i siedź. No, ale ja się chciałem zdrzemnąć. Już niedługo dziadek się wyśpi za wszystkie czasy. Mamo, ale tata będzie na mnie krzyczał. Nie będzie. Będzie. Nie będzie. Będzie, no. Nie będzie. No będzie, bo... Nie on... będę! Głuchy jesteś? Czy on ci ten głupi samochód powiększy, co? Chcesz tego? Chcesz tego? Chcesz tego? Słyszałeś, co tatuś powiedział? Nie będzie. Jak wrócę, ma być odrobione. Lepiej, żeby było. Izba cię palna. Tato, a mama to w ogóle gdzie poszła? Do Berlina. Na zjazd komendantów obozów. Ale zostawiła na wieżę Sesmana. Dawaj to. To jest to? To. Kurde, cała strona! Dobra, zróbmy to raz, dwa, to jeszcze może zdążę na mecz. Popraw błędy. Napisz po jednym zdaniu, używając słowa, które błędnie zapisałeś w dyktandzie. Co tak tupie po ścieżce? Co tak tupie po ścieżce? Tam Barcelona gra półfinał, a tu coś tupie po ścieżce. Tam półfinał, tu półgłówek. Słyszałeś, co mama mówiła? Jestem ważniejszy niż mecz. Jesteś ważny jak rozgrywki piątej ligi mołdawskiej. Piłka nożna to sport dla debili. To dziadek powinien być królem strzelców. Jak? Ścieżka RZ? Ścieżka RZ? Ja już się dawno pogodziłem z tym, że ty nie dostaniesz Nobla. Teraz walka idzie tylko o to, żebyś umiał samodzielnie odgonić dzikie zwierzęta. Proszę bardzo, ułóż zdanie ze słowem ścieżce. Jakie? Jakie? Nie wiem jakie, no jakie, no. Że coś chodzi po ścieżce, no. Co? Nie wiem co, co może chodzić po ścieżce? Coś, co ma nogi, tak? Co ma nogi? Jakieś zwierzę. Jakie? Na przykład baran. Baran chodzi po ścieżce. Twój odpowiednik w świecie zwierząt. Twój wełniany kuzyn. Co się gapisz, baranie, pisz? A może być żaba? Dlaczego żaba? Mniej liter, mniej pisania, szybciej skończę i może zdążysz na mecz. Widzę, że w tym pustym seganie jakaś jedna komórka mózgowa ma dzisiaj dyżur. Pisz. Żaba chodzi po ścieżce. Żaba chodzi. Następna. Żaba chodzi? No jak żaba chodzi? Czy ty jesteś, Zygmunt, normalny? No przecież żaba skacze. Skacze. A ropucha chodzi. A ropucha to nie żaba. Ale chodzi. Jak już to pełznie. Ona bardziej pełźnie. Dobra, tam będziemy się pół godziny zastanawiać, co robi głupia żaba. Śnieg mu tam będzie, pisz. Żaba skacze po ścieżce.
Jak się zmęczy skakaniem, to chyba będzie szła, tak? Ile można skakać? Po ścieżce. Co jest zawsze na końcu? Ścieżki? Zdania. Co? Bocian! Czeka na żabę. Naprawdę? Kropka! Jak barani bobek. Raz kiedyś nie chciało mi się pójść do kiosku, teraz trzeba z durniem odrabiać lekcję. Następne. Malutki. Jak piszesz durniu malutki? Gdzie malutki przez D? Przecież wiadomo, że jak jest na końcu tki, to jest zawsze przez ty. A krasnoludki? Czyli nie zawsze. Ale prawie zawsze. Pobudki, łódzki, wódzki. Dziadek nie ma co robić? Nudzi się dziadek? Testament dziadek napisze. Dziadek się zajmie bieżącymi sprawami. Już napisałem. Nic nie dostaniesz. Tak już dziadek napisał testament, zaraz dziadek sprawdzi, czy tam byków nie ma. Żeby nie było wstydu na koniec. Bo potem nie będzie kiedy poprawić. Najwyżej dostaniesz gówno przez uzwykłe. Ciebie to śmieszy? Czy padaczkę masz, czy co? Krzyżówka ma, dziadek się lepiej krzyżówką zajmie, a nie się wtrąca w sprawy żywych. Proszę bardzo. Faktycznie, no. Krzyżówka. Patrz. Psychologii... Zdolność odczuwania stanów psychicznych innych osób. O! Empatia! Empatia! To dobrze? Tak, tak, dobrze. Skąd ty znasz takie słowo? No chyba chodzę do szkoły, nie? Ołóż zdanie ze słowem malutki. Jakie? To widzę, to jest jakaś empatia. Nie potrafisz ułożyć zdania ze słowem malutki? A ty miałeś nie krzyczeć. Dobrze. Wobec tego ułóż debilu skończony zdanie ze słowem malutki. Było wystarczająco nastrojowo? Czy mam polecieć po kadzidełka? A co? A co? Ty nie potrafisz ułożyć? Oczywiście, że potrafię. A przecież nauka, baranie, nie polega na tym, że ja coś ci mówię, a ty tylko zapisujesz jak bezmyślny robot. Ułóż zdanie ze słowem malutki. Stopniowanie, zwiększanie, wzmożenie. Eskalacja. Eskalacja. Malutki, malutki, malutki. Proszę cię po dobroci. Nie chcę eskalować. Ułóż zdanie ze słowem malutki. Zrobisz to? Rozejdziemy się każdy w swoją stronę. Proszę bardzo, proszę bardzo. Wobec tego będziemy siedzieć tutaj tak długo, aż ułożyć zdanie ze słowem malutki. Pisz, malutki ptaszek, kurwa, połące. Malutki, ptaszek, kurwa, połące. Następny. No jak fruwa połące? No jak fruwa połące? No. Czy ty jesteś, Zygmunt, normalny? Ty jesteś nienormalny, co? No albo fruwa nad łąką, albo fruwa po niebie, tak? Chyba, że chodzi. Ale to wtedy po ścieżce. Ale tam już jest żaba.
Nie pomieszczał nie się! Nie dotykaj mnie! Pisz. Malutki... Malutki ptaszek fruwa po niebie! Następne. Dobra. A co to jest w ogóle malutki ptaszek, co? No wytłumacz mi, Zygmunt, z łaski swojej, bo ja nie wiem, co to jest ten malutki ptaszek, co? Albo malutki ptak, albo ptaszek. A co to jest za jakieś dziwo, ten cały malutki... Piskle, stary dziadu! To jest piskle! Se dzióbkę wydziubał dziurkę w skorupce, piskle! Ale takie piskle jeszcze nie umie fruwać. Chodzić też nie umie. Pisz. Malutki ptak leży w trawie. I zdycha. Zdycha jak jecha? Wszystko jedno. Aby zdechł. Zdycha. O. Co jest zawsze na końcu? Co? Kropka. Nie możesz raz na zawsze zapamiętać, że zawsze na końcu zdania jest kropka? No jakoś nie. To sobie skojarz czymś. Kropka jak barani bobek. Barani bobek. No to już wolę sobie skojarzyć, że kropka jak górna część średnika. Następne. Chrząszcz. Chrząszcz, wyobraź sobie, pisze się przez RZ. Proszę bardzo, ułóż zdanie ze słowem chrząszcz. Chrząszcz. Ta. Ty ułóż. Chrząszcz. Chrząszcz brzmi w trzcinie. Jakieś uwagi, Gamoniu? Przysięgam ci. Jeszcze raz, zapomnij, że na końcu zdania jest kropka. Wtedy wstanę i cię tak załaduję w pysk, że będziesz miał w zębach przecinek. Dolną część średnika. Następne. Krokus ma delikatne zielone listki. Ma też pomarańczowy słupek i pręciki. Słupek i pręciki. Kto to napisał w ogóle? Kto to napisał? Krystyna Wieczorek. Jeszcze cię znajdę. Opisz w zeszycie inny typowo wiosenny kwiatek. Proszę bardzo, jaki znasz inny typowo wiosenny kwiatek oprócz krokusa? Oprócz krokusa, inny typowo wiosenny kwiatek to nie znam. Tego krokusa znasz? A ty znasz jakiś inny typowo wiosenny kwiatek? A nie, krokus już był. Dziadek, jaki jest kwiatek inny typowo wiosenny... Teraz to śpi zaraza. Albo udaje, bo nie wie. Czekaj, może w książce coś jest. Czasem tak robią. O, oczywiście, że tak. Oczywiście, że przebiśnieg, zawilec, sasanka. Pierwszy raz słyszysz takie nazwy, durniu? Pierwszy raz? Przebiśnieg, zawilec... Sasanka? Połącz rysunek z nazwą. Połącz rysunek z nazwą? Czym? Drutem! Połącz. Od kiedy my jesteśmy na ty? Niech pan połączy, proszę! Patrz, to jest chyba zawilec, bo widzisz, tak wygląda, no, jakbyś chciał się zawinąć, rozumiesz? To jest chyba przebiśnieg, bo z kolei też tak, no, wygląda, jakbyś chciał się przebić przez coś. Przez śnieg. A to jest sasanka. I teraz tak. No ale sasanka, bo co robi?
bo ani się zawija, ani przebija. Tak się sasani. W taki charakterystyczny sposób. To jeszcze z czasów saskich to ciebie na świecie nie było. No, opisz przebiśnieg. A dlaczego przebiśnieg? A dlaczego nie przebiśnieg? A może ja bym wolał sasankę? A może mnie to gówno obchodzi? A to ja na pewno chcę sasankę. Przebiśnieg. Nie, sasankę. Przebiśnieg. Sasankę. Opisz przebiśnieg. Moja praca domowa. Mówicie, sasanka. Opisz przebiśnieg. Sasankę. Sasankę niech opisuje sasankę. Proszę bardzo, specjalnie do pana esesmana. Opisz mu esesmankę. Sasankę. Proszę bardzo. Co ona ma? No pokaż ją palcem. Tak jest, co ona ma? Chciałeś sasankę, masz sasankę. Także słucham. Mów coś. Mów coś. Mów coś, bo ci wyrwę oko. Masz rysunek, tak? No mama, no to ja wystarczy... rysunku, to nic nie widać. Bo... No to... Poczekaj, czy... Przyjdź do telefon. Tato, to mój. Wyłącz go. Ale poczekaj. Nie, nie, zobacz, ale to kolega dzwoni. Nie interesuje mnie, kto dzwoni, powiedz, że nie możesz rozmawiać i go wyłącz. Halo? O, bonjour, Sébastien. A, no, no. Pas de possibilité maintenant. No, je fais mes devoirs. Oui, oui, avec papa, comme d'habitude. Demain, sûrement demain. Naturellement. Oui, oui. Salut. Co to było? No kolega dzwonił. To było po francusku? No a po jakiemu? Co mu powiedziałeś? No że nie mogę wyjść, bo dałem z tobą pracę domową. A ty nie słyszałeś? Byłem wczytany w podręcznik pani Wieczorek. Chyba... No się specjalnie dla ciebie nie rozdwoję. Skąd ty znasz francuski? Znaczy, znalazłem kiedyś słownik. No i się sam nauczyłem. Opisz sasankę. Co ona ma? Est-ce que Sébastien appelé? Oui, oui. C'était Sébastien, grand-pa. Oh, très bien. A stary co? Dziadka też nauczyłem. Opisz sasankę. Co ona ma? Jak się nazywa to długie, podłużne, zielone? Długie, tak. Tak to się nazywa. Każdy kwiat to ma. Każdy. Zawilec, przebiśnieg, sasanka. Wszystkie te kwiaty, które zaraz Jadek będzie wąchał od spodu. Jak to się nazywa? Może być po chorwacku. Jak to się nazywa? Sasanka ma co? Zielone co? Ło. Ło. Podpowiadam ci teraz. Ło. Co ło? Ło co? Ło. No co ło? Dy. Ło, dy co? Dy, ło. Ło, dy co? Ło, dy, ło, dy. Łodygi! Sasanka ma zielone łodygi! Ale odkrycie! Nie, 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 nie. Nie pójdę do więzienia, będziesz żył. Będziesz żył i pisał, inaczej cię załatwię. Pisz. Sasanka ma zielone łodygi. Ma zielone łodygi. Ma liście? Nie ma. Pisz, nie ma liści. Jak nie ma, to po co pisać? Żeby mieć proste, zdrowe zęby. Ma za to, pisz dalej. Fioletowe płatki. Żółty słupek. Słupek. Ja wiem. Czerwony pręcik. Cik. O. Ty masz prącik. Co jest zawsze na końcu? Orgazm! Ale dziadek ma pamięć? Żeby tak dziadek pamiętał, wodę spuszczać.
Tam człowiek nie miał orgazmu wchodząc do łazienki. Ostatnie. Do Basinego ogródka niebawem nadlecą. Do czego? Do Basinego ogródka... Do ogródka Basi, ty dziwko! Do ogródka Basi niebawem nadlecą. Wymień trzy ptaki. Jakie? Srakie! Przepraszam? Srakie. Iść? Ja też znam francuski. Proszę bardzo. Wymień trzy ptaki. Trzy ptaki, tak. Trzy ptaki. Trzy ptaki, wymień. Raz, dwa. Wymieniaj. Raz, dwa. Wymieniaj ptaki! Słowiki latają? Latają. Skawronki latają? Latają. Jednego ptaka. Jednego ptaka wymień sam. Sam. Słowiki, skawronki. Co jeszcze? I gile. Dobrze. Co jest zawsze na końcu? Orgazm! Na końcu zdania jest kropka, a na końcu meczu gwizdek. Oczywiście, to był gwizdek, ale na koniec pierwszej połowy. Drugą sobie obejrzę w całości. I nie śmiej się, dziadku, bo będą spodnie do prania. Ale nie, tata! Nie, stój! Nie, bo ja jeszcze jedno miałem. Ułóż zdanie ze słowem but. Pisz. Mój ojciec jest głupi jak but! I kropka! Kropka! Kropka!